Siema wszystkim. Dzisiaj mamy 14 kwietnia 2019 roku. Przysucha, piękna, słoneczna niedziela. Będziemy dzisiaj nagrywali BMW 34, przedliftowe, zielone, nieprzypadkowe. Zaraz się dowiecie więcej. BMW już jedzie. Siedzimy już we 34. Za kierownicą obecny właściciel. Siemka wszystkim. Bartłomiej Reszko. Bartek, w kilku zdaniach spróbuj streścić historię tego samochodu. Autko od nowości, czyli od 90 roku, było w Berlinie. Właścicielem był mechanik warsztatu zajmującego się wymianą opon. I miał go 26 lat. Miał go 26 lat. Za namową takiego naszego dobrego kolegi sprzedał to auto. Ono trafiło tutaj do Przysuchy i po dosyć krótkim czasie było kupione przez naszego klubowego kolegę Krzyśka, który miał ksywkę Japa. Tak jest. Przysuszanie wiedzą, o kogo chodzi. On lubiał taki mocny styl germański, German style. Tak. Co widać po kierownicy i po felgach, które tam za chwilę sobie zobaczycie. No i tak autko było chyba w jego posiadaniu niecały rok bodajże. Kolega zmarł. No i autko Potem dwa lata stało na gwarku, widziałem. Stało widywałem. Nieruszane pod chmurką, dlatego jest troszeczkę duży nalot na lakierze, wymaga pewnych tam korekt, lakier i poprawek. Jest też uszkodzona trochę lewa strona, ale to o tym wszystkim za chwilę. Jak będziemy na zewnątrz, tak, pewnie. No i cóż, no auto odkupiłem ja finalnie od tego kolegi, który sprzedał je dwukrotnie. Ten koleżka nasz pośredniczył dwa razy w sprzedaży tego samochodu. I plan jest taki, żeby odrestaurować je oczywiście w jak najlepszym i w jak najbardziej oryginalnym stylu i stanie. To świetnie, że dzisiaj go udokumentujemy, jego stan obecny, nie? Tak, i później nagramy coś, żeby dla porównania było widać, jakie modyfikacje tutaj wjechały. Dobra, jedziemy pewnie na skałki, tak? Dokładnie. Jak słyszałem. Przejeżdżamy. Zatrzymaliśmy się, żebyście usłyszeli, jak to auto pięknie pracuje, bo to jest rzędowa szóstka, mało spotykana już w BMW. Tak. Ognia. Mimo że 2 litry, to ma chęć jechać. No naprawdę. Nawet zaczynam się kurwa bać. Spokojnie. Jak na wojnie. Koleżka w golfie został daleko z tyłu. Na tym gwincie to. Tak, dziękuję bardzo. Dobra, może zgaś go, Bartek. To go pokażemy w środku zaraz. Wnętrze jest w wybitnie mało spotykanym kolorze, nie? Ja czegoś takiego chyba nie widziałem. No, jest apetyczne, taka czekolada. Piękne welury. Po rozkodowaniu winu tutaj wyszło, że brakuje nam tylko fabrycznego radia Bawaria C i kierownicy M-Technik. No, kierownicę to osobiście bym wymienił, chyba jako pierwszą. Jako pierwsza, już jest znaleziona, także okay. W poniedziałek będzie pewnie wysyłka. Dywaniki bardzo ładne, kanapa też, podsufitka jest w trakcie prac. Tak, to trzeci dzień od zakupu, także nawet tutaj nie było. No ten brąz mnie po prostu miażdży. Bartek, mówiłeś o kołach. Koła będą zmienione na oryginały jakieś, tak? Być może nie oryginały, ale na pewno jakieś felgi z epoki wpadną. W bardziej słusznym rozmiarze, bo to co jest tutaj, 16 cali, wszystkie 4 są 9 cali szerokie. No i wygląda to jak wygląda, tak. Ale na pewno wielu ludziom to się to podoba. No, kiedyś były takie czasy, że robiło się w ten sposób auta German style. Tak. Ona jest tak, no to jest końcówka lat 90. topornia, tak, te sprawy, tak, nie? Tak. I ona jest przedliftowa, właśnie. Ona to jest. To jest bardzo fajne. Po lusterkach. Fajne numery w ogóle, 23 tysiące. Kto ma 26 400?
No bo przecież wyszły. Nie wiem, nie wiem. No musiały wyjść, nie? Nie przystrzeliłem właśnie, kto ma taki fajny, zgrywający się kodem pocztowym numer. Tu mamy. Ale też dołków na karoserii, w ogóle o drzwiach tu nawet nie rozmawiajmy, bo one takie były, jak była to kupiona w Niemczech, jak pamiętam. I to nie było, zostało zrobione. Są poszukiwane takie drzwi w oryginalnym lakierze, ale na tą chwilę dostępny jest tylko czy bardachy, lusterka. Okej. I zobaczymy, jak to będzie. Tutaj rozmawialiśmy wstępnie z Jackiem z przysłuchy, żeby powyciągać z niej parę dołków metodą PDR. Jacek, tak, widziałem na Facebooku. Tak, dobrze sobie z tym radzi chyba, nie? I tutaj myślał podjąć się tego? Drzwi, chociażby tak, tylnych. Mówi, że proste są dosyć łatwe dla niego, ale te tylne przez podniesienie tutaj na tym rancie, to może być po prostu jednak nie do pokonania. I ale kto wie, byłby szacun, jakby mu się udało to wyprowadzić. Tak, drzwi są w nawet niezłym stanie, nie mają korozji, a kupić teraz drzwi do takiego auta bez korozji i bez tony szpachli, no to jest problem. Bartek, tu jest smaczek w postaci blendy Helly. Tak, akcesoryjna blenda dostępna w serwisie, do której oczywiście są wszystkie dokumenty, czyli niemiecki TIF, instrukcja montażu, jak to, z czym to się je. Ale jaja, jest to są smaczki. Sekret, tak, dokumentacji dostępnej. Rewelacja. Są pewne faktury też na jakiś tam zakup pewnych części. Jest też książka serwisowa do tego samochodu. Co ciekawe, była nawet dosyć skrupulatnie prowadzona przez parę pierwszych lat. Auto, tak jak mówiłem, kupione w Berlinie, w salonie, w Berlinie od nowości, 26 lat. I tutaj pierwsze, co chyba w tej książce jest, to są inspekcje olejowe. Tak, i one się kończą tutaj bodajże chyba w 2005 albo 2006 roku. Teraz mi się przypomniało, że mam instrukcję obsługi, coś takiego chyba, nie wiem, czy nie mam po polsku, do E34, bo mi została po mojej. Jak znajdę, to jest twoja. Okay. To masz dowód na filmie. Okej. Okay. Tak, tutaj znowu wymiany płynu hamulcowego i inspekcję karoserii. Tutaj widać, że drzwi były nieszczęsne od samego początku w tym samochodzie, bo już w 92 roku, po dwóch latach. Co to tutaj mamy? Wgniota drzwi przednich lewych kierowcy. A tutaj mamy dołki. Delen, kracer, rysy. Jeszcze trochę wnętrza widzę rozebranego. Tak, słupki. Te słupki są całkiem niezłe, także być może zostaną. A cała reszta niestety, ale trafi w ręce tapicera. Pewnie. Jeszcze, bo chyba nam się nie nagrało, Bartek potwierdził, to jest oryginalny lakier na tym samochodzie. Tak. Podłoga jest jak w rocznym samochodzie. Śrubki od pompy paliwa, nic tutaj nie było rozkręcane, widać nigdy, także... Pięknie. Jest naprawdę dobra baza. Tak. Do zrobienia. W ogóle to pamiętam Krzyśka, jak on mi opowiadał o tym samochodzie i mi się chwalił nim. Na Kolbergu rozmawialiśmy. Ja, jak tak sięgnę pamięcią, to mam dzień przed oczami, kiedy właśnie przyjechał z dziadkiem i oglądał pierwszy raz to auto przy mnie. Tak? U kolegi, od którego je odkupił. Nawet nie wiem, czy to nie był prezent dziadka dla niego. Także dlatego pewnie stała tak długo, te dwa lata, nie? Tak. No właśnie. Co robić, podnosimy maskę. Tak, system otwierania. A właśnie, właśnie, właśnie. Piękny bedluk się robi. No. No i jest. M50 B20. M50 B20, właśnie. Tak. Silnik już trochę nowszej generacji, bo w tych starych przedliftach jeszcze wychodziło M20 na 12 zaworach. A to już jest 24-zaworowy silnik 150-konny. Mówiłem już, że Bartek jest jak Wikipedia po prostu, czytająca. No tak, specjalizacja Mercedes BMW i trochę Volkswagen. To się słyszy, tak. Tutaj Krzysiek też zamontował rozpórkę. Żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka. Właśnie. Tak jest. Tak, trochę się ukurzył, także tutaj też wpadniemy z detailingiem. Detailing zrobisz sam. No, przecież się zajmuję na co dzień, także świetnie. Wszystko będzie zrobione samemu. Bartek zrobi może Pontiaka. Może jak znajdziemy czas. Dobra, na chwilę się wyłączę, bo tu się jakiś kopciuch odzywa. Teraz chwilowo dźwięk trochę inny. Trochę głośniej nawet jest. Jedziemy Golfem z dieslem 1.9. Gonimy BMW.